Lustro dla wszystkich zakochanych, z kontaktem lub bez kontaktu, oczywiście są różne Wasze historie. Witam serdecznie, kochani Państwo. Dzisiaj, jak widzicie, wylosowałam z trzech różnych talii tutaj lustro i teraz są dwie talie kart Lenormanda. Wy po stronie lewej, osoba pytająca. Wasza osoba ukochana po stronie prawej, jak zwykle, też karty Lenormanda. I po środku, co Was łączy, karty cygańskie tym razem. Także dzisiaj wróżba bez tarota, ale mamy w zamian trzy różne piękne, moim zdaniem, talie kart. Oczywiście proszę bardzo Was, kochani Państwo, kochani słuchacze, o pisanie komentarzy po tym lustrze, czy rezonuje. Zostawcie mi krótki smiley, krótkie słowo, krótkie zdanie. Na zasadzie tak rezonuje, tak zgadza się lub prawie w całości rezonuje. Nie musi oczywiście być 100%, bo są Wasze historie rozmaite. Natomiast dajcie mi jakiś sygnał, jakiś znak, jakiś feedback. Także bardzo to ważne dla mnie. Kochani, lajkujcie, subskrybujcie. Oczywiście piszcie do mnie e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, zapraszam serdecznie. Ja odpowiem Wam o warunkach takich wróżb. Dobrze, zaczynamy, kochani. Więc Ty, osoba pytająca, Twoje myśli, jego myśli. Twoje myśli teraz to lilie, czyli chcesz pięknej seksualności, harmonii, balansu, zgody, chcesz pięknej rodziny, atmosfery z nim, chcesz intymności, jesteś dla niego atrakcyjną kobietą, to czujesz, to wiesz, czujesz się przy nim kobietą, kobiecą, atrakcyjną, piękną, pożądaną i właśnie tego pragniesz, o tym myślisz, tak? O zbliżeniu, o intymności. Co jest w jego głowie? W jego głowie park, czyli spotkanie. Spotkanie. On chce się spotkać gdzieś w miejscu publicznym, gdzieś może Ciebie zaprosić, pójść na randkę lub spotkać się przez internet, czyli wirtualnie być może. W każdym bądź razie tutaj spotkanie jest w jego głowie z Tobą i namyśla się być może, by doszło do Waszego spotkania. Co Was łączy? Podróż. Wow, być może chcecie gdzieś wyjechać razem, być może podróż też tutaj mówi o spotkaniu, jeśli dzieli Was jakaś odległość geograficzna, to przyjedziecie do siebie, jeden do drugiego przyjedzie, czyli Ty do niego, on do Ciebie, to już nie gra roli, w każdym razie tutaj chcecie się spotkać, chcecie podróży, chcecie pokonać ten dystans i się zobaczyć. Lub chcecie wyjechać razem w podróż. Jest teraz sezon urlopowy. Teraz przechodzimy do Waszych uczuć, kochani. Wasze uczucia, osoba pytająca. Wow, tutaj jest kosa. Czyli, nie wiem, jesteście zranieni uczuciowo, być może są zerwane kontakty, zerwane jakieś tutaj komunikacje między Wami, ale jest też tutaj być może blokada, jakieś lęki, żeby nie zostać zranioną uczuciowo, emocjonalnie. Także no ostro, coś być może się stało, być może on Cię zablokował, Ty go zablokowałaś, być może po prostu masz lęki, by on Ciebie nie zranił. Zobaczmy szybciutko w jego uczuciach. Gwiazdy. On chce wyjaśnienia jakichś spraw, chce tutaj, by wszystko się wyjaśniło, ma nadzieję na dobry jakiś rozwój spraw, na szczęście, ma nadzieję na wyjaśnienie tych problemów, które między Wami są, tych blokad, tych lęków. Tutaj to, co Was łączy, wow, to jest zdrada, to jest kłamstwo, to jest być może on uciekał tutaj przed wyjaśnieniami, być może on Cię zdradził, być może on ma inną, być może jest jakieś oszustwo na rzeczy, tak, które Ciebie zraniło, jego zachowanie mogło Ciebie zranić. Tutaj, no nie wiem, być może, bo tutaj to, co Was łączy, to jest na pewno to, że jeden z Was, już nie mówię, że to jest on, ale być może jeden z Was, któryś z Was ucieka tutaj od odpowiedzialności, ucieka od wyjaśnienia spraw.
co oczywiście Ciebie rani, tak? Jakie są Twoje zamiary, osoba pytająca? Wow, szczury. Szczury, no to są jakieś straty, lęki, straty tutaj w Waszej relacji. No poprzez tutaj to oszustwo, kłamstwo, zdradę lub jakieś niewyjaśnione sprawy. Szczury to straty, to lęki, ale jest tutaj klucz jeszcze w przełożeniu kart, więc otworzą się nowe możliwości, nowe rozwiązania, nowa szansa. Szukasz być może tej szansy, jak tutaj to wszystko wyjaśnić, te straty, które się stały poprzez tutaj kogoś nieuczciwość, tak? Jak to wyleczyć, uleczyć, posprzątać. Jego zamiary w stosunku do ciebie to jest wyjaśnienie pozytywnych spraw. On chce wszystko wyjaśnić, on chce, żeby sprawy waszej relacji, waszego związku potoczyły się dobrze, by wszystkie sprawy zostały naprawione. On ma nadzieję na wyjaśnienie tutaj jakichś problemów i tutaj w przełożeniu mamy jakieś kłótnie, problemy, frustracje, lęki, rózga, czyli należy też posprzątać jakieś wasze tutaj konflikty lub no, problematyczne sprawy, tak, które komplikują. Więc jest to spójne, zgadza się rzeczywiście, ponieważ mamy straty, mamy oszustwo, kłamstwo, jakaś ucieczka przed wyjaśnieniem spraw, mamy zranienie, mamy blokady, urwanie kontaktu, nie wiem, kryzys, mamy chęć wyjaśnienia spraw, dobre potoczenie się spraw. Mamy też sprzeczki, kłótnie, ale mamy również szansę. I co Was łączy w Waszych zamiarach? Wow, jesteście oboje smutni, że tak się stało, że wydarzyło się to, co się wydarzyło, że jest jakiś problem u Was. Jest tutaj smutek i jest tęsknota. Mamy dwie karty cygańskie, które mówią o smutku i tęsknocie. Czyli oboje tęsknicie, oboje jesteście smutni, że tutaj wyszedł jakiś problem, nie wiem, problem zdrady, problem oszustwa, problem uciekania poprzez lęki, uciekania czy przed wyjaśnieniem, czy uciekania być może w ogóle przed odpowiedzialnością, przed normalnym, trwałym związkiem, przed deklaracjami. Także jest na pewno coś tutaj na rzeczy, są jakieś turbulencje, problemy. Napiszcie mi w komentarzach, czy karty pokazały prawdziwą Waszą historię, czy się zgadza, czy rezonuje. Napiszcie mi, bardzo mnie to interesuje oczywiście, ponieważ robię to dla Was. Także kochani, czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj wyjaśni. Zobaczmy jeszcze, być może wezmę czwartą talię orakel miłosny. Zobaczmy, jaką poradę kart pokażą nam karty miłosne. Proszę o radę dla tej relacji. 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 Forgiving and learning, czyli przebacz i naucz się. Z przeszłości, z Twoich doświadczeń powinna się uczyć i przebaczyć. Powinna się też nauczyć na tych błędach, by ich nie popełniać, tak? Ty dostaniesz więcej miłości w czasie teraźniejszym, w czasie obecnym, aktualnym, jeśli przebaczysz i nauczysz się ze starych błędów. Także tutaj przebaczenie i wyciągnięcie wniosków, tak, ze starych błędów, by ich już nie popełniać, jest bardzo ważne, kochani. Także taka jest rada, bardzo myślę też trafna. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, kochani, i pozdrawiam serdecznie. Czekam na Wasze komentarze, lajki, subskrypcje, na Wasze e-maile, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.